mam własnego kota, ale się nic nie dzieje, żyję. Słuchajcie, właśnie wróciłam z miasta, mamy dzisiaj 9, bo nie wiem, czy to dorzucę do poprzedniego vlogmasa, czy to będzie już inna część, tego nie wiem. Ale poznajecie po bluzie, wiecie jaki to dzień, test był kosmetyków, makijaż jedną marką i moje cudne włosy po szamponie Pantene. Dobra, a teraz całkiem poważnie przystępujemy do holu, hol zakupowy z Homburgansa, tylko i wyłącznie. Ja za chwilę robię kawę, jedzenie i spadam do pracy. Tak, co zakupiliśmy w Homburgansie? Miały dzieci takie zadanie, że mieli sobie powybierać jakieś smakołyki, jakieś rzeczy do... Zgasz światło. Rzeczy do lunchboxów oraz takie słodycze po domu, chciałam powiedzieć, w domu, takie do użytku takiego codziennego. Nie wiem, które światło było lepsze teraz. Okej, więc co wybrali? Chipsy, takie hula hoops. Ale wkładaj może do szafki, układaj. Jajka zakupiłam, bo musiałam, bo jajek już był brak. Braki w jajkach. Dalej, zakupiłam na choinkę, jeszcze dokupiłam takie szyszki. Pine cones, nie wiem, jak tak to się nazywa. Szyszki, takie niby pomalowane śniegiem, ale mam jeszcze plan, żeby kupić taki sztuczny śnieg, najlepiej z brokatem. I ja bym je jeszcze popsikała. Więc zobaczymy, więc takie szyszki. Dalej, chlebek. Dalej, światełka. Kupiłam, zapomniałam, jak one się nazywają. Takie coś. To się to nazywa, nie filanka, nie zasłonka. Kurczę, jak się to nazywa? Lampkach, 180 lampek za 13 funtów. Bardzo fajne na całe okno, ja to chcę zastosować. Zapomniałam, jak się to nazywa i ma to jakieś funkcje chyba zmieniające. Multifunction timer. Dzieci wybrały sobie Actimele, takie. Czekajcie, ja sobie może to postawię tu, bo jest mi mega niewygodnie tak się schylać co chwilę. Dalej. Typowo szkocki, chyba tylko szkocki, nie wiem czy nie angielski napój, Iron Brew. Wydaje mi się, że jest to szkocki, ale mogę się mylić, słuchajcie. No jest to szkocki napój, typowo Iron Brew, u nas to też schodzi bardzo w robocie, także też to sprzedajemy. Więc picie takie pozwoliłam wziąć dzieciakom. Ja zakupiłam ryże 3 razy multipack Golden Vegetable Rice. Taki Uncle Ben'sa, ja bardzo lubię ten ryż. Dobra. Płyn do płukania prania, ponieważ potrzebowałam, właśnie chyba się pranie niedługo będzie kończyć. Będę już miała na Zaśkę. Lenor, żółty, najlepszy, najładniejszy zapach, polecam. Oliwoda się gotuje. Maltesers, hot chocolate. Gorąca czekolada miałam dzisiaj zrobić podczas vlogmasa, ale to jeszcze będzie na to czas, jeszcze zrobię, bo nie wszystko dokupiłam do tego, co trzeba. Dalej zakupiłam 4 puszki tuńczyka w oleju, bo miałam ochotę, wczoraj robiłam właśnie dla klienta, słuchajcie, jacket potato z majonezem i z tuńczykiem i tak mnie naszła ochota na tą pastę, że postanowiłam właśnie kupić. Dalej cukier. Dalej, widzę, że nic się nie stało. Kubek świąteczny, właśnie, który za chwilę rozprawiczę. Także w tym kubku za chwilę właśnie będę piła kawę, którą właśnie mam tu. Nie wiem, Dav Egbert, nie wiem jak się ona czyta. Taka kawa za niecałe 4 funty. Jedziemy dalej, szybciutko. Z jednej łyżki, mimo że zupełnej. Ładnie pachnie. Ritzy mini pizza, tomato and herbs. Takie były. Gumy to Oliwia uwielbia używać gumy, musi mieć. Pot noodle, no to właśnie dzieciaczki miały bardzo, bardzo ochotę, więc sobie oboje kupili. No, także oboje sobie kupili te noodle. Maltesersy chciałam powiedzieć. M&M's jakaś limitowana edycja, crunchy caramel. Takie o, jedną i troszeczkę. Dalej, nie wiem co to jest, jakieś randomsy, nie, żelki? No to żelki, pyszne żelki. Dalej, mozzarella, kremowa mozzarella, tarta, no kanapek do wszystkiego. Tak, wziąłam cukier, stoi tu, ale przesypię. Dalej, kolejne chipsy, Pringles, sour cream and onion. Takie były. Dalej, ja kupiłam grześki, akurat ja wybrałam, miałam ochotę, kiedyś je uwielbiałam. Ale co? No, pięknie. Także takie grześki, 2 zakupiłam ja do kawy. Dalej, dzieciaczki sobie wzięły te Mikado o smaku Dame. Fajny smak.
Dalej Snickersy, też sobie wzięli tak, żeby mieć właśnie słodkości, bo tak jak mówię, chciałam, żeby mieli sobie taki zapasik słodyczy, żeby nic im nie brakowało w środku tygodnia. Macaroni cheese, który za chwilę będzie już robiony. Zapach do kontaktu, pan aroma, apple and cinnamon, zobaczymy jak będzie pachniał, jak będzie fajnie pachnieć, to kupi więcej. Dalej dzieciaczkom wzięłam takie choco milka, takie jakieś ciasteczka w czekoladzie milka. Dalej Olivia wzięła sobie rajzowe takie cakes, paprika flavor, takie. Dalej co sobie wzięli? Caramel wafer biscuit. Chyba to kiedyś jedliśmy. Chyba to próbowałam w teście słodycze. No, to coś takiego. Dalej wzięłam ten, ja nie wiem, nie zapomniałam się, ten nie korektor. Jak się to mówi po polsku? Myszkę tą taką, wiecie, do korektowania, do poprawiania błędów. Więc takie coś by potrzebowałam. Dalej wzięłam oczywiście mini candy canes, takie i z zamysłem na choinkę jeszcze, chcę, żeby tak na choince fajnie jeszcze wisiał taki kontrast trochę czerwonego i już dochodzę do końca. Dame Mint, limitowana edycja, posmakowało mi ostatnio bardzo, więc wzięłam, bardzo mi posmakowały. Pepperoni, wzięła Olivia, bo miała ochotę na pepperoni, zalejesz tą kawę? No i tu nie mogę pokazać, bo to jest coś, co powędruje do dwóch z Was, więc tego nie mogę pokazać. No i to wszystko. Tak by wyglądał nasz shopping z Homburgansa. Teraz zabieramy się za Apu. W ogóle mnie nie zasłoniłam. Cześć! Kot też się czai, ale nie ma jak przejść, nie? Pełna jest ta szafa. Jak tu przejść? Ani przejść, ani przefrunąć, ani nic. Tak? Chodź się pokaż, że tu jesteś, bo mi nie uwierzą. Jest tu kot, chodź się czaj. Jakby tu wejść do tej szafki, na szafkę, pod szafkę. Wszystko tam ładują, jakieś fajne miejsce tam jest, tak? Popatrz się do szafki, o! No, tam są moje wicki. Moje wicki. Moje. I tak kochamy. Tak? Ojoj. To jeszcze nie koniec miłości. Ojej, jaka fajna ta szafka. Jakie fajne w niej rzeczy. Pani Mimizia, jak mi dobrze leży. Czy wszystko jest okej? Okay? Everything is okay with you. No, także co, biorę się za kawę, za Apu, jemy. I ja spadam do pracy. Dzisiaj ulubiony dzień, ostatni w tygodniu, ostatni dzień pracy, ale dzień wypłaty. No i to mnie mobilizuje, i to mnie motywuje, że wiem, że kończąc pracę dostanę wypłatę. No także odejdę z kwitkiem. Dobra, żegnam się z Wami, to by było na tyle. Bardzo szybki haul, dużo rzeczy, a poszło w 10 minut. Mogę dać być wolniej. Połóż to tu. Tu. No, dobra, żegnamy się z Wami. Spadam, pajo. Pa! Kolorowy sen się spełnił. Czarno-biały już nie wrócił. Ciepło w domu, lampki świecą, troski wszystkie są daleko. Kolorowe sny, kolorowe sny, kolorowe święta. Kolorowe sny, kolorowe sny, kolorowe święta. Kolorowy czas, wreszcie się zatrzymaj. Czas, kolorowy czas, on tak szybko mija. Nawet jeśli jesteś sam, nikt dziś tobie nie odmówi. Są otwarte wszystkie drzwi, dobroć ludzi się dziś budzi. Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta. Musisz wiedzieć o tym, że ten czas trzeba.
ciepło zaświeciła pierwsza gwiazdka. Kolorowe sny, kolorowe sny, kolorowe święta. Kolorowe sny, kolorowe sny, kolorowe święta. Kolorowy czas, wreszcie się zatrzymaj. Kolorowy czas, on tak szybko mija. Nawet jeśli jesteś sam, nikt dziś tobie nie odmówi. Są otwarte wszystkie drzwi, dobroć ludzi się dziś budzi. Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta. Musisz wiedzieć o tym, że ten czas trzeba zapamiętać. Nawet jeśli jesteś sam, nikt dziś tobie nie odmówi. Są otwarte wszystkie drzwi, dobroć ludzi się dziś budzi. Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta. Musisz wiedzieć o tym, że ten czas trzeba zapamiętać. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. 10 grudnia, dzień tygodnia, poniedziałek, jak dla mnie weekend. Jest biało, tak patrzę, co tam tak mryga w tym, patrzę, tam tak coś tak mryga w tym salonie, widzicie? Tu? Myślałam, że coś się stało, to może jakieś, nie wiem, jakieś te, nie wiem, co to mryga. Nieważne. Zobaczcie w ogóle, jakie białe te, białe auta. Widać, że jest ślisko. I co? No i witam się z wami. Zobaczcie na dachy. No, biało. Śnieg i mróz. Mróz i śnieg. Dzieckowi jeszcze śpią. O, Kościu. Zobaczcie, synek jeszcze śpi. Dzień dobry, Tacy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Cześć. Lalu. Dzień dobry. Ojej. No, także my się zbieramy. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy tutaj na balkonie jest. Czy tutaj na balkonie też jest biało? Wow, jest biało. Patrzcie, białe kwiaty, białe zasłony, biały balkon. Wszystko jest białe. O, także widok mam na kościół, na policję. Wszystko mam, co potrzeba pod nosem. Jesus Christ. Dobra, czas się ogarniać. Widzę, że nie mogę tutaj lampy włączyć. Widać mnie? W ogóle nic mnie nie widać. O, teraz mnie trochę będzie widać. Może lepiej, że mnie nie widać. Widzicie? Światło do bani. No, także co? Stajemy, ogarniamy się. Witam was. Życzę wam przemiłego dnia. I co? I ja się zbieram. Będę jechała do Edynburga. Mam tam też coś do załatwienia. A biorę chyba synka. No, synek chce jechać ze mną, więc niech jedzie. Dzień dobry. Jedziemy. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Nie no, nie ma widoku z tej strony, pokazałabym wam z drugiej, ale nie mogę, bo tam siedzi pan. Zobaczcie, jak biało. A ja jadę z kim? Z Gracjanem, cześć. Z Gracjanem, cześć. Jedziemy razem. No, Gracjan jedzie ze mną. Lubię, jak jest taki las na przykład i jest taki biały. Super. No, także my jedziemy. I odezwę się do was już z Edynburga. I dzień dobry znowu. Bo to tak dzisiaj cały dzień na dzień dobry. My jesteśmy, jak widzicie, w Edynburgu. I powiem wam, że tutaj trzeba mieć oczy naokoło głowy.
Idziemy właśnie do Johnny Louisa. Słońce jest takie, takie dające po oczach. Tutaj za chwilkę po lewo. I tutaj również właśnie znajduje się zawsze karusela. Właśnie na dole. Za chwilę wam, znaczy karuseli wam nie pokażę. Mniej więcej pokażę wam miejsca. Za chwilę teraz idziemy do John Lewis. Słucham. A gdzie John Lewis mieszka? To nie jest pan, tylko to jest... Kochanie, to jest centrum handlowe. To tutaj, widzisz? Patrz, jest napisane John Lewis. Zapytaj się za chwilę. Jest napisane open i trzeba obejść. Pokażę wam te budynki. Mi się tak podoba ta architektura. Strasznie. Bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Patrzcie, czy będzie zielone światło. Syneka ja pokazuję z tej strony. Wygląda super. Nie wiem jeszcze jak... Nie wiem, czy coś jedzie? Ludzie przechodzą? Chodź. Ludzie przechodzą, no to my też przechodzimy. I idziemy tutaj w lewo. I generalnie kiedyś tutaj, gdzie jest właśnie miejsce tej budowy, właśnie tutaj stał John Lewis. A teraz widzę, że tutaj coś porobili. Albo hotel tutaj stał. Ja już w końcu nie pamiętam, ale chyba patrz, patrz, będzie taki budynek stał. Widzisz to okrągłe tam na tym obrazku? No to tu będzie takie coś chyba. Wow, co? Można tu około chodzić. No teraz tutaj robią, zobaczcie. Jak to fajnie wygląda. Masakra, co? Będą to robić, ja nie wiem, ale pewnie jeszcze, nie wiem, dwa lata, trzy? Takie Jenga. No, zobaczcie, jak to wszystko wisi, patrz. Bałbyś się, co tam na takim czymś być. No, a tutaj właśnie, jak widzicie, teraz ten budynek, o tutaj dokładnie, ten taki zaokrąglony, to właśnie tutaj pod spodem. Hej! Tutaj właśnie pod spodem. Jak schodzą stamtąd? Skąd? Rzeczy. Nie wiem. Tak, a widzisz, widzisz, nawet znajomego spotkałam. Teraz mówię mi, cześć. O. Nie. No, on mieszkał w Gala, a teraz chyba tutaj, nie wiem. Mama. Jeździł na autobusach, co? Mama, może tam mieszkają. Może. A nie, o, i tutaj właśnie jest parking na dole, w podziemiach. Poczekaj, kochanie, parking jest w podziemiach i... Na tym parkingu właśnie odbywają się karusele. I tu byłem z Leszkiem ostatnio. Nie Leszek, co ja? Lucek. Lucek. Z Luckiem tu byłeś, tak jest. O, tu jest John Lewis i właśnie tutaj idziemy. I myślę, że pokażę wam już w środku, jak będziemy. A tu właśnie się wjeżdża na dół, na parking i tam jest karusel. No, powiem wam, że jak to zrobią, to będzie pięknie. Ale zanim nie zrobią, to nie będzie pięknie. Wszyscy przechodzą na czerwonym, to my też. A co? No, dobra. Idziemy, odezwę się do was już ze środka, bo nawet nie mam pojęcia, co tam w środku na nas czeka. Pa! Chodź. Ta-da-da-da. I jesteśmy na całym królestwie perfumowym, kosmetycznym i w ogóle. Nie biorę żadnych próbek, nie chce mi się nawet, wam powiem. Pokażę wam, tutaj mamy Bobby Brown. Pokażę wam, staram się iść w miarę powoli. Tu jakieś fajne, widzę, nie wiem, czy to świąteczne wydania? Ładnie to wygląda, tutaj nie? 19,50 jedyne, taka maluteńka paletunia bym powiedziała. Tutaj ładny cień, foliowy, czy jakiś. Ładnie to wygląda. Zobaczcie, jak się błyszczą. Błyszczą. Ta paletka ładna. 5 dyszek. Tu jest jakieś stoisko. Klinik. Tutaj mamy klinika. Nie chcę mi się brać żadnych próbaczek. Tutaj mamy Ritualsa oraz Benefits. Benefit wiem właśnie, że chciałam ten o. Właśnie to chciałam. Gimme Brow. Nie wiem, czemu są tak porozwalane. I chciałam trójkę. Jakby była w tym malutkim. A to? Co to jest? Mini? Aha, My Brow Pencil. 6. Za 10,50. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie w kredce. Tak, to jest w kredce. Ja nie chcę w kredce. Cabrow. To chyba też miałam, czy nie miałam tego? A, to jest z tym. To ja tego nie chcę. Czyli chyba najbardziej to lubiłam. One są po ile? Trójkę miałam chyba. To jest tester, to jest piątka. Ja miałam chyba trójeczkę. Albo piątkę, teraz nie pamiętam. Może i piątkę.
trójkę albo piątkę. Ale gdzie jest cena tego? Chyba 10,50, co, synek? Czy ty nie widzisz cenę tego? Ja jestem ślepa. Tu cenę, ale chyba to nie jest mini żadna wersja, bo ja nie mogę znaleźć. Gimme Brow. Tutaj są chyba, tak? To jest to? I tu nie ma mini jakiejś wersji. One są po chyba 20-50. Dlaczego nie ma małej takiej wersji? Takiej, w takiej cenie. To jakaś taka mini. Wersje. To jest mała wersja? Tak. Jak mała? Zobacz, to jest takie, o, takie samo. Mała wersja. To nie jest mała właśnie, to jest po 20, a ja bym chciała po 10,50. O, takie to coś bym chciała. Widzisz? A to jest... O, widzisz? Dziękuję, synek. Chciałam to, ale nie za 20, tylko chciałam za 10,50 tą wersję. Właśnie chyba nie ma. Tutaj jeszcze jest ten 3D brał, coś tam, ale też za 20,50. To też jest za 20,50. Ja chciałam tą malutką taką. Ty chciałam. I nie widzę. Zestawy. Te zestawy już widziałam, to pokazywałam wam nawet. Tutaj też. Tutaj też. To podkłady, to też wam pokazywałam już. Tu jeszcze są takie. Zaraz, kochanie. Jeszcze takie malutkie zestawy. A ty zobaczymy na Rituals. Tu jeszcze mamy Rituals, za chwilę wam pokażę. Zestawy świąteczne. Tusze. Tu właśnie się opłacało już bardziej ten zestaw. Gdzieś widziałam, o ten. I tutaj jest tusz i właśnie to, co ja chcę kupić. I to się właśnie opłaca. To też widziałam u nas. Paletka z rozświetlaczami chyba. Tego nie widziałam. Tego nie widziałam i nie widzę ceny. Wkurza mnie to tutaj właśnie, że nie mają cen. No, nie ma. To jest taki jakiś zestawik i właśnie ten patrzyłam, bo tutaj jest trójeczka i on chyba był po chyba 14 coś. Ale jak zwykle nie ma tutaj ceny. Ja nie lubię się pytać i szukać i w ogóle. Tu same zestawy, Rituals, tu Rituals. I tu Rituals. Wszędzie Rituals. Sprawdźmy sobie ten zapaszek. Zdejmiesz mi pokrywkę? Zakrywkę tą. Miałam kiedyś biały. O, dobre! Ładny? Jest ładny. A nie, na to było najlepsze. Bo tutaj się już ulotnił. Nie podoba mi się. Zakręć, bo delikatnie. Ja miałam biały chyba i był ładny. O, ten miałam. Ja miałam ten. Oj, to jest piękne. Tak, już sobie przypomniałam. To jest tester, więc dobrze. Mogę się przetestować. O, ale jest piękny. Ten, dziewczyny, zapach polecam wam. Ja go kiedyś kupiłam w Hiszpanii. Ciekawe, ile jest tutaj. Pomogłam sobie to kupić. Bo mnie się to bardzo podoba. Czekajcie. To jest Rice Milk and Cherry Blossom. To jest antyperspirant. Dlaczego tu nie ma cen? Nie lubię czegoś takiego. Sprawdźmy. Nie ma ceny. Excuse me. Can you tell me price? If you take it to the till on the corner, they'll be responding. Thank you. A tutaj są, czekaj. Shower gel, body mist. Poczekajcie. Bed and body mist. Tutaj chyba będzie. Bed and body mist. I to chyba są tu i będzie chyba po 16,50. Szkoda, że nie ma żadnej promocji. 16,50 to trochę dużo. Ja pamiętam, że dawałam chyba 14, słuchajcie, euro. Tak mi się wydaje za ten produkt. Także dużo. Ale ładny jest. Nie było pieniędzy. I zobaczcie, jesteśmy na Caudalie. Caudalie. No, testery. Ale nie będę się smarować, bo po co? Mamy tutaj Caudalie. Nux. Z Nuxa rzeczy, ale jak widzicie, nie mamy żadnych promocji. Tutaj mamy REN. Generalnie widzę, że to są rzeczy, które możemy dostać. To są rzeczy, które możemy dostać w Marks and Spencer chyba. Tak coś kojarzę. Tak, te wszystkie rzeczy możemy dostać w Marks and Spencer. Tutaj jeszcze też ta marka. Tutaj znowu Rituals. Jeszcze wam pokażę tu.
I jeszcze tu jakieś drobnostki, ale generalnie to nic takiego bardzo, bardzo ciekawego to nie ma. Tutaj mamy coś do paznokci, jakieś pierdu. Za mną są rzeczy do paznokci, to niekoniecznie. Tutaj też rzeczy do paznokci, też niekoniecznie. Nie ma, synek, chodź. O, tam już są torebki, to ja nawet tam nie chcę iść. Tutaj jest Ted Baker, torebki, torybunie. Co tam jeszcze jest? Lancome, tamtędy wchodziliśmy. Rzeczy do paznokci. Chodź, misiaku. Obejdziemy tędy, daj mi łapkę. Daj mi łapkę. O, tu jakiś nowy Chanel. Patrz, jak my mamy stąd wyjść, synek. O, tutaj mają te stery, ale mi się nie chce. No właśnie, nie wiem, ale zaraz znajdziemy. Tutaj jakaś nowa Bobby Brown. Chyba nowe jakieś te... Nowa kolekcja. A, znam drogę. Znasz drogę? Skąd znasz drogę? Idziemy na dół, bo wiemy, że po lewej i jesteśmy na dół do zero. O, Sisley. Wychodzimy z Pinaidu? Chyba tak. Mamy Sisley, mamy perfumki, mamy wystawy, mamy świeczki. Chciałaś zobaczyć trzy? Wszystko mi się kojarzy z Hiszpanią. Tutaj mamy jakiś, o, od Yves Saint Laurent. Ten sobie sprawdźmy. O! Black Opium, znowu jakaś chyba nowsza wersja. Czekajcie, psikniemy się. Ładny. Ten jest ładny. Ten mogę Wam polecić. Bardzo, bardzo ładna taka dzienno-wieczorowa nuta. Ja uwielbiam. Akurat naprawdę Black Opium. Bo ten jest pomarańczowy i to jest chyba ten, ta wersja, a to jest taka bardziej różowa. Nie wiem dlaczego, ale chyba tak jest. Tutaj jakieś perfumki. Hibiskus. Ja już nic nie czuję. Przez ten mój zapaszek nic nie czuję. Tak, właśnie próbuję wyjść. Górą czy dołem? No idę. Dobra, prowadź. O, tutaj jeszcze mamy Lancome. Obie wody oraz Dior, J'adore. Gracjan już mnie prowadzi do wyjścia. Musimy zejść na dół. No to idę za Gracjanem. Co mam nie iść? Gdzie jest Gracjan? Yes! Poszedł już. Uciekł mi. Więc lecę za Gracjanem. Nic ciekawego nie mam. Myślałam, że tu będzie tak jakoś więcej jakichś takich fajniejszych może sklepów, ale jakoś tak nie bardzo widzą. Nie jest też tak wyszczególnione, wypisane, nie jest tak zbyt fajnie. Także idziemy dalej i chyba jednak pójdziemy sobie, słuchajcie, na Princess Street. Tak, tutaj mamy rzeczy do domu.